Tam leży Niemiec. Przejdziesz na drugą stronę ulicy, przeskoczysz przez płot do tego Niemca, temu Niemcowi zabierzesz broń, hełm i przyniesiesz tu z powrotem, to przeżyjesz. To bierzemy cię do oddziału. Któregoś dnia, to tak jest mniej więcej pod koniec sierpnia, zgłosił się do naszego oddziału młody człowiek, chłopak tak w wieku, ja wiem, 23-25 lat. Roztrzęsiony, rozklekotany kompletnie. I on koniecznie chce się dostać do nas, do naszego oddziału, do naszej kompanii. A on w ogóle, to on jest z Mokotowa, tam była baszta, z tej rozbitej baszty, prawda, on się... Dowódca kompanii, pan kapitan Ambrozja, taki był jego pseudonim, kapitan Ambrozja, nie bardzo wie, co z tym fantem zrobić, bo może to być szpicel, może to być prowokator, bo tacy się zdarzali. I to bardzo często w czasie powstania. Podając się za Polaka, za tego, po prostu współpracował z Niemcami, prawda, albo dawał namiary, prawda, albo sygnały Niemcom. Prawda. Więc ten też nie wie, co z tym fantem. I dochodzi jeszcze, i wtedy inny kolega przynosi wiadomość kapitanowi, że tego faceta to nie można w ogóle przyjmować, bo ten facet to jest najprawdopodobniej agent niemiecki. Ale ten z kolei, biorąc ten domniemany agent, ja go widziałem, ten domniemany agent jest tak zdenerwowany, jest tak, jemu zależy, żeby przy... I płacze, dosłownie płacze, bo na kolana pada, że on koniecznie chce, prosi, błaga, bo jemu, on nikogo nie ma, jemu grozi śmierć, prawda, i tak, on chce z nami i tak dalej. I ten nasz kapitan, który był takim człowiekiem decyzyjnym, w końcu wpadł na pomysł taki, żeby trzeba zrobić sąd Boży. Na czym polegał ten sąd Boży? Sąd Boży polega na tym, że jak jest ulica wspólna, a na końcu ulicy Wspólnej przyjmili platerstwo i kościół, jak panie zapewne wiedzą. Wie pan, tak zwany kościół na koszykach on się nazywa. No. Tu, na zapleczu Romy, bo to jest ta część. I tam jest, może panie pamiętają w tej chwili, tam jest, ale do dzisiaj tam jest, wysoki bardzo parkan. Jest wysoki parkan na podbudowie, na podmurówce tej wysokości, podmurówce ceglanej. Stoją pręty stalowe, tak jak to pręty stalowe, wysokie co najmniej, wyżej ze 2 metry co najmniej. No tak, powiedzmy jak ten pokój, takie pręty. I to idę dookoła, słyszę miliplater i cała ta działka kościelna jest w ten sposób ogrodzona. Kościół jest cofnięty troszeczkę za ten parkan, bo, i po drugiej stronie pod kościołem leży zabity Niemiec. Nie, któryś tam, ktoś go tam dopadł, tego Niemca. Widocznie koledzy, którzy byli na ulicy Wspólnej, też byli nasi, prawda? Którzy tam, ci nasi z tej Wspólnej, widocznie on tam przebiegał, czy coś. Krótko mówiąc, leży zabity Niemiec, który ma ze sobą hełm, obok leży pistolet automatyczny do szmajsa, prawda? I kapitan mówi tak, a on tam leży, ten Niemiec, już za 2 dni. Nikt go nie odbiera, bo nie może wejść. Bo Niemcy nie wejdą, bo to jest pole pod obstrzałem naszym. Z kolei nasi widzą, że tam ci chodzą. Prawda? Wobec tego natychmiast strzelają. Także Niemcy go nie odbierają, my to oczywiście też nie. I kapitan mówi tak, zrobimy sąd Boży. I jeżeli tam leży Niemiec, przejdziesz na drugą stronę ulicy, przeskoczysz przez płot do tego Niemca, temu Niemcowi zabierzesz broń, hełm i przyniesiesz tu z powrotem, to przeżyjesz. To bierzemy cię do oddziału. A nie jest to taka sprawa przejść do tego, bo trzeba przeskoczyć przez ulicę Wspólną, która jest pod ciągłym obstrzałem niemieckim. Na ulicy Wspólnej w kierunku Chałubińskiego, z tamtego kierunku, tam jest gniazdo karabinu maszynowego,
który dokładnie w osi ulicy stoi i strzela. Ktokolwiek przechodzi, to leci seria. Także w ogóle nie można się przeskoczyć przez ulicę na drugą stronę. I ten te warunki przyjmuje. I teraz kapitan zarządza tak, że na linii domów, która jest wzdłuż ulicy, na wysokości mniej więcej tego miejsca, gdzie on będzie przeskakiwał, na pierwszym piętrze tam stawia dwóch czy trzech kolegów naszych z karabinami, z poleceniem takim, że jeżeli tamten, przeskakując tę ulicę, zechce uciekać, to położyć go trupem. Uciekać do Niemców. To położyć go trupem. No i to się wszystko dzieje. Tak się wszystko dzieje w południu, o drugiej w południu. No jest duże, duże takie napięcie, bo to wszystko jest wojna. No. I ten facet decyduje się na to. Przeskakuje przez ulicę, seria leci straszna z karabinu maszynowego, ale on przycupnął pod tą nadbudówką tego, pod tym ceglanym, pod murówką tego płotu, jakoś tak, także jego tam ponad głową mu te pociski leciały, jemu się nic nie zrobiło. Ale teraz on jest po tej stronie, teraz trzeba przeskoczyć, albo wejść na górę, na płot, przeskoczyć, przejść na drugą stronę. Co nie, jak pani tam kiedyś będą, to zobaczcie, jaki to wysoki, bo to jest on, ten płot ocalał do dzisiaj, jest taki, jak był wtedy. I on tam przycupnął, chwilę czeka i w pewnym momencie podrywa się, skoczył, złapał się za te sztachety, wciągnął się na górę, przeskoczył i spadł na drugą stronę. A po drugiej stronie to on już był bezpieczny, dlatego, bo chronił, bo był po drugiej stronie tej podmurówki ceglanej i już tam Niemcy go tam nie widzieli, czy te swojego karabinu, który tam na tym Chałubińskiego stał. Doczołgał się do tego Niemca i temu Niemcowi zabrał ten hełm i pistolet maszynowy. Jeszcze ten Niemiec chyba miał pas. To pas był. I się wycofuje. Na to dowódca nasz, a tu on jest, to nie jest to daleko, na głos jeszcze, zabierz mu ten pas. Woła do niego. Tamten się cofa po ten pas i wraca. Z tym samym, mając tutaj w ręku, hełm to na głowę wsadził, pistolet trzymał w ręku, ten pas jakoś tego i z powrotem znów tą samą drogą, prawda, wraca. Znów ten podmurówka, znów ten płot, znów ten ostrzał, ale buch, wpadł do środka, prawda, i się uratował. No, tego brawa, to tamto, siamto, widać, że jest u kresu nerwów to widać. Jest u kresu nerwów i kapitan mówi, to dobrze, przyjmujemy cię do oddziału. Sąd Boży tak decydował. A wiecie pani, jaki jest epilog tej sprawy? Po 4 dniach zniknął z oddziału. Przepadł. Nie wiadomo, co to było. Dlaczego zniknął? Był przez 4 dni jeszcze. Był wcielony normalnie do drużyny, prawda, i tak dalej. Przepadł. Nigdy go już więcej nie widział.